Etap 12. Toulouse-Banier de Bigor, Jesteśmy w sercu Pirenejów. Trudności wielkie. Szosy w Pirenejach są zupełnie inne niż szosy alpejskie, ale do Alp jeszcze mamy chocho, sporo kilometrów. Ale szosy w Pirenejach, wąskie, nawierzchnia nie najlepsza, inaczej się tam zjeżdża. Powie nam o tym wszystkim Darek Baranowski, bo doskonale zna i te szosy w Pirenejach, i szosy w Alpach. Banier de Bigorre to jest perełka pirenejska, wpisała się na trwałe do historii Tour de France. Zwyciężał tutaj między innymi Jacques Anquetil, chociaż nie był jakimś wybitnym góralem, a wcześniej jego trener Rafael Geminiani, słynna, słynna wielka strzelba, który też tutaj wygrał na tych trudnych trasach w Pirenejach. Tutaj też Laurent Fignon, późniejszy zwycięzca wyścigu Tour de France, założył szkółkę i centrum jazdy na rowerach, w którym masowo ćwiczyła młodzież i cieszyło się to wielką popularnością. Wody termalne w Banier de Bigorre, bo przecież muszą tam być wody termalne, uwielbiali Rzymianie, mają temperaturę 50 stopni, wielkie. Kąpiele czy wielkie termy znajdują się w XIX-wiecznym pięknym budynku zbudowanym z marmuru pirenejskiego. A więc to taka ciekawostka. Drugim budynkiem, gdzie można oddać się kąpielom i turyści robią to z wielką ochotą, są termy królowej. Wody z Banier de Bigor stosowane są w schorzeniach dróg oddechowych. Kulinarną specjalnością tej części Pirenejów jest czarna szynka, jambon noir, de Bigor. Świnki są czarne, grube, ale szynka jest wspaniała. Byłem, próbowałem i sam się zachwycałem. Więc proszę spróbować, jak będziecie Państwo w Pirenejach, w Banier de Bigor czy w okolicach. Pamiętajcie. Nie żadna szynka z tłuszczykiem, nie żadna wędzona, tylko czarna szynka, jambon noir jest najlepsza.